witam w kolejnym vlogu. Dzisiaj akcja, obornik, że tak powiem, troszeczkę. Akurat będę pryzmował, bo potrzebuję miejsca, bo w poniedziałek będziemy opróżniali boksy. Także przyczepą na razie wywożę farmerkiem. Taki trochę słomiasty, bo to tutaj od cielaków, znaczy od byków w sumie praktycznie. A one no, dostają siano, no i dużo pod nogi wypada. Znaczy, no, wywalają pod nogi dużo. Dobra, teraz chwila przerwy, muszę to otworzyć. Widać, że to jeszcze musi trochę się przerobić. No tutaj stanowisko po pszenicy. No już część spryskana, bo trzeba było od chwastów trochę spryskać. Ale w tym roku to się słabo opłaca pryskać. Zresztą w tym roku co się opłaca? Jest ciężko, kurczę, ze wszystkim. Miałem telefon, także musiałem przerwać na chwilę. Szybko złącza podłączone. No, farmerkiem ładuję. Nie jest jakoś to specjalnie ciężki obornik, także nawet nie podczepiałem obciążnika. Taki, jak mówiłem, słomiasty, sianiasty. Coś w tym stylu. Będziemy teraz skiprowali. Komputer od prasy jeszcze sobie leży, głośniczek, żeby muzyczka ładnie grała. Tyle się nie kupowało. No i dobrze, że mamy
pola takie, na których jak rośnie trawa, no to pasy można zebrać bez nawozów praktycznie. Znaczy bez nawozów, sztucznych nawozów. Tylko z nawozami, na przykład taki typu obornik. Sporo tego obornika daliśmy. Na razie jakoś to wygląda. Tylko że jeżeli się przez jakiś czas nie będzie dawało, to sami wiecie, co będzie w stanie się z tą ziemią. Obornik jest bardzo dobry, bo próchnica też ma swoje minerały, to wszystko. Ale to no jednak też trzeba coś innego dać pod niektóre rośliny. Jadę ładować kolejną przyczepę. No i obrządki. Taki tu trzeci pokos u nas teraz rośnie. Trzeci wrzesień. No nie jest za ciekawie, jest sucho. Patrzcie, jaka ziemia jest pękana. Tutaj głównie jest ił, trochę torfu. Trawa w zeszłym roku była posiana na wiosnę ze zbożem. Zboże zostało skoszone, no i tak to jest teraz. Takie szczeliny, widzicie. Jest sucho, jest bardzo sucho. Troszkę ostatnio coś tam popadało, ale u nas na Mazurach to wiecie. Na szczęście, no jakaś tu koniczyna rośnie. Pewnie jeszcze trzeci pokos się zbierze, bo w miejscami prawie w kolano, no nie wszędzie. No tutaj akurat pokazałem wam, że tak powiem, najgorsze miejsce. Ale tak, no jakoś to wygląda. No koniczyny, no to najlepiej jakby się cztery pokosy zebrało. No lucernę tam, z tamtej, no za drogą tutaj jak widzicie. Co te drzewo w oddali jest. No to tutaj akurat, no to zebraliśmy tylko jeden pokos z tego względu, że no tam była mieszanka koniczyna, trawa, lucerna i krowy tam po prostu pasiemy. No a tutaj 2,77 jest całej działki, ale odchodzi ta bagienko, także zostaje 2,23. Tak plus minus. Młoda trawa. No i jeszcze raz skosimy. Dwa razy tutaj było zbierane w pryzmę. Tutaj była pszenica ozima. No tutaj kukurydza akurat kuzyna mojego. No i taka ta robota. Z drugim kursem pojechałem. Farmerek sobie z przyczepką jeździ. Teraz już trochę ten obornik inaczej wygląda, bo jest już wzięty taki bardziej, że tak powiem, przerobiony, chociaż nie do końca, bo tam mieszanka taka była wybuchowa. Jeszcze wywiozę trochę, bo w poniedziałek będziemy z boksu wyrzucać, tak jak mówiłem wcześniej. Trzeba jeszcze podziałać, póki widno. Już teraz szybko się robi ciemno. O 20 to już ciemno jak nie wiem. No i dzisiaj dożynki jeszcze wieczorem. W sumie wieczorem. Wieczór to już teraz jest, bo jest to za 20, 19. No obrządki zrobione, krowy wydojone. Wszystko ogarnięte, bydło nakarmione. A ja tu jeszcze obornik włożę. Wiozłem na razie trzy przyczepy, takie w miarę czubate. Będzie to rozwożone niebawem, no bo tutaj przyjdzie żyto. Albo w sumie jeszcze do końca zastanawiamy się, co to będzie, ale może jęczmień, albo przymrzyj, to nie, no zobaczymy. Coś ozimego na pewno, w każdym bądź razie. Myśleliśmy, że kukurydza w tym roku będzie cienka, znaczy cienka, w sensie, że słaba, no bo nie zapowiadał się ten rok tak ciekawie, bo najpierw wiosną u nas była zimna, a potem nie padało, potem dopiero zaczęło, ale kukurydza w tym roku jest fajna. Z niektórymi zbożami to tak trochę cienko wyszło, tutaj akurat na tym polu w miarę wyszło, ale nie wszędzie może być zawsze dobrze. Także widzimy się w następnym vlogu bądź jakimś odcinku, nie?
zapraszam do poprzednich. Zapraszam na Instagrama rola.pl oraz na fanpage rola.pl. Łapkujcie, komentujcie. No i do następnego. Trzymajcie się. Cześć.